Ja wam tak życzę samych zwycięzców, a już jesteście zwycięzcami, tutaj jesteście. Życzę też smacznych pomysłów, no i oczywiście strasznie fajnej zabawy. Uwaga, jest godzina 9, macie 5 minut na pobranie produktu. Tak, skończ. Witam, jesteśmy na drugiej edycji MasterChefa. Niedługo zapytam uczestników, jak czują się w roli kucharzy. Super mi idzie. Szczerze? Nie. Nie idzie. Nie, no pierwszy raz. Pastę jajeczną robię teraz. A Monika coś tam robi, blenderuje. Słuchajcie, co sądzicie o konkurencji? Może... Jest trudniej. No właśnie, jest o wiele trudniej. Nie boisz się konkurencji? Ja nie boję się. Easy. Fajna, na pewno. Tak, ale już więcej się na pewno na to nie pisze. Zawsze daję z siebie 100% i mam nadzieję, że i tym razem mi się powiedzie. Gotujesz na co dzień doma? Gotuję na przykład w domu. Moja rodzina jest bardzo biedna i ojciec często wysyła mnie na polowanie, żebym zapalał na jakąś zwierzynę. Jestem bardzo zajęta. Chciałabym powiedzieć, jakiego bym. A ona, proszę. Jak pani się czuje gotują? Czuję się pewno swobodnie w kuchni. Czy była pani przygotowana? Na pewnie. Nawet urwałam się z zajęć. Nie, żartuję. Jakie emocje? Wszystko wyszło? Poszło go zgodnie z planem? Tak, ale trzeba wypić jogurt. Duże. I nieprzyjemne. Myślicie, że wygracie, czy nie? Nie. Nie! A co robicie w ogóle? Co robimy? Teraz kanapka śniadaniowa. Kanapka śniadaniowa jest gotowa. Robimy kanapkę dekoracyjną w takie fajne ruloniki. To no fajnie została wygląda. Nam jeszcze angielska i tacy zrobić. Mamy wszystko, jest pod kontrolą. Ja jestem zadowolona, także życzę nam powodzenia. Jest presja? Jest wielka. Zdążycie? Mam nadzieję. Duże! Duże emocje. Co? Co myślicie o konkurencji? No, że jest fajne, naprawdę. No, fajnie, że organizują takie konkursy w szkole. Można się pobawić i ugotować coś. Jak konkurencja w tym roku? Jak się czujesz? A czuję się bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się gotuje. I może to wygram konkurs. Jakie emocje mi wygrają? Co? Super! Super było, o, fajnie, pozytywnie. Ja nie mogę się doczekać, znaczy miło, że nie będzie kolejnej edycji, bo już odchodzimy, ale gdyby była, to na pewno byśmy wystartowały. Ja to chyba do prawdziwego MasterChefa pójdę już. Mam mniej czasu. A czy zadania, które musicie wykonać, są łatwiejsze, trudniejsze? Trudniejsze, jak dla mnie, bo to tutaj są trzy rodzaje kanapek, a w tamtym roku była sałatka, więc... No, byliśmy skoncentrowani tylko na jednym, a tutaj musimy być skoncentrowani na trzech elementach. Ale jesteśmy bardzo pozytywnie naładowane, jest fajnie, tylko trochę nam produktów zostało. Mam nadzieję, że nam za to nie odejmą. Co pani ogólnie myśli o MasterChefie szkolnym?
jestem po pierwsze zaskoczona bardzo pozytywnie tą ideą i wydaje mi się, że to jest super, że wszyscy się tak zaangażowali w to i że to jest taki moment, w którym zamiast siedzieć na matmie na przykład, możesz zrobić coś innego i w ogóle włączyć inne części mózgu odpowiedzialne za twoją kreatywność, za smak, więc to jest super, bardzo mi się to podoba. Co sądzę? No, na razie to widzę bardzo pracowicie uwijających się przy stołach uczniów, którzy no, są tak skupieni, skoncentrowani na tym, co robią, więc myślę, że to wszystko dobrze rokuje na to, że będą to no, super kanapki. Na trójeczkę głosujemy, na trzy. Głosujemy na trzy! Wysyłamy SMS-y. Zostało 20 minut i prawie skończyliśmy już. Straszny stres. Teraz tak jakby na luzie. Tylko jeszcze boimy się podejścia do stołu tego stacyjnego. Boże święty, ręce mi się trzęsą i chce mi się jeść strasznie. Tak ja nie będę zjadła, a jest takie dobre. Jak się czujecie po tegorocznym MasterChefie? Zmęczeni, trochę zawiedzeni. A konkurencja była ciężka czy taka? Bardzo, czasu tak. Było niewiele. Dużo do zrobienia, produktów mało, nic nie było po prostu, nie mieliśmy niczego, co planowaliśmy. Wszyscy mają świetne pomysły, także no ciężko było. Totalnie takie zaskoczenie takie, bo drugie miejsce i tak pierwsze miejsce, i tak się oglądamy, czy ktoś jeszcze został naraz, a my w ogóle myśleliśmy, że jesteśmy... Że przegramy, że będziemy miały ostatnie miejsce, że nie może wyszło. Nam wyszło to jedzenie. Nie próbowałyśmy, szczerze mówiąc, tego.